Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak żyć bez lęku. Mam nadzieję, że doświadczysz właśnie takiej wolności w tej dziedzinie, w swoim sercu. Także zapraszam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię do tego, by otworzyć Twoje Słowo Boże na Księdze Izajasza, rozdział 61. Jeszcze raz, Księga Izajasza, rozdział 61. I w tym słowie mamy taką niesamowitą obietnicę, a także takie piękne słowo, które bardzo, bardzo umacnia moje serce. Także możesz przeczytać razem ze mną na głos. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku. Pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego rozsławienia. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. To jest takie bardzo mocne słowo i piękna obietnica tego, że Duch Boży jest nad Tobą i jest w Tobie. I w czasie Chrztu Świętego otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest w nas. Co to oznacza? Wydaje mi się, że bardzo często żyjemy w pewnych lękach, w jakimś strachu, dlatego, że potrzebujemy doświadczenia Boga, który jest potężny, który ma moc uzdrawiać, który zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć, pokonał mój grzech, pokonał każdą ciemność i Jego Duch żyje we mnie i żyje w Tobie. Potrzebujemy takiego właśnie mocnego doświadczenia i przyjęcia tego, że Duch Pana jest nade mną, dlatego mogę odważnie iść i kroczyć przez życie, bo Duch Święty jest zawsze ze mną. On nigdy Ciebie nie zostawia, On żyje w Tobie i ma moc działać też przez Ciebie. W Twoim życiu, życiu Twoich bliskich, w Twojej pracy, wszędzie tam, gdzie pójdziesz, Bóg daje Tobie autorytet, by posiąść to miejsce. Dla Jezusa, dla Jego chwały. Tu dalej jest w tym słowie napisane, że nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego rozsławienia. Kiedy Bóg na Ciebie patrzy, to On się Tobą cieszy. Jesteś po prostu Jego radością. Bóg tak bardzo Cię kocha, że daje Tobie swojego ducha, żebyś mogła z mocą kroczyć przez życie. Bez strachu, bez lęku, bez smutku. Pan w tym słowie mówi, że zabiera szatę smutku, że zabiera zgnębienie, że zabiera smutek z Twojego życia. Każde zdanie z tego słowa jest tak niesamowitą obietnicą, że Pan Ciebie namaszcza, że to jest rok Jego łaski dla Ciebie. Że Jego błogosławieństwo się nie skończy dla Ciebie, że On chce Twojej wolności, Twojej radości, że zabiera, zobaczcie, że daje Ci pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu.
Także ja ogłaszam, że w Twoim życiu kończy się przygnębienie w imieniu Jezusa, że w Twoim życiu kończy się smutek i ogłaszam, że możesz iść odważnie głosić słowo Pana, bo On jest zawsze z Tobą. Pomodlimy się teraz właśnie o takie doświadczenie, żeby Bóg zabrał wszelki lęk z Twojego życia. Czy to lęk przed nową pracą, czy to lęk przed wejściem w relację z kimś, czy to strach przed zmianą, czy może się martwisz o swoje dzieci i lękasz się o nie. Pan chce Ci powiedzieć, że On jest zawsze blisko, że On Ciebie nie zostawia, że Jego Duch Pański jest nad Tobą zawsze i działa przez Ciebie, że On jest w Tobie. Masz Jego Ducha, a Jego Duch ma moc, żebyś mógł iść odważnie przez życie, byś się nie bała, żebyś się nie lękała. Niech wszelkie kłamstwa teraz w imieniu Jezusa też odejdą z Twojego życia, bo jesteś radością Boga, jesteś ukochana przez Niego, jesteś Jego ukochanym synem i On ma dla Ciebie to, co jest najlepsze. Pamiętaj o tym, że zawsze, kiedy przyjdzie strach do Twojego serca, że Duch Święty jest w Tobie, a On jest potężny. On sprawił, że Chrystus zmartwychwstał z grobu, że pokonał śmierć, że pokonał grzech, że pokonał diabła, każdy jego głos, każde jego duchy złe. Jezus jest Bogiem potężnym, jest Królem. Jest po prostu, ma taką moc, że każdy strach i lęk ma być pokonany w naszym życiu. Nie dlatego, że my swoją mocą możemy zdziałać nie wiadomo co, ale dlatego, że Jezus żyje we mnie, dlatego mogę iść odważnie przez życie. I wiem, że gdziekolwiek pójdę, do jakiegokolwiek miasta, pośle mnie Pan, to ja wiem, że On mi daje to miasto w posiadanie i On pragnie to samo uczynić w Twoim życiu. Chcę, byś to wiedział, chcę, byś to wiedziała i żebyś już się nie lękała. Cokolwiek zostało wypowiedziane nad Twoim życiem, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że masz odwagę do tego, by iść do świata i ogłaszać Jego Królestwo. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam nad Twoim życiem pokój, radość i Jego błogosławieństwo. Ogłaszam, że to słowo z Księgi Izajasza, z rozdziału 61, jest obietnicą dla Ciebie i że zamiast smutku otrzymujesz dzisiaj pieśń chwały, że wszelkie przygnębienie w imieniu Jezusa odchodzi z Twojego życia dzisiaj, raz na zawsze. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, objaw Twoją chwałę, Twoją moc teraz, Panie, niech Twoja ręka dotyka każdej osoby, która dzisiaj tutaj jest. Proszę Ciebie, Panie, poślij Twojego Ducha, niech Twój Duch jak ogień wypali wszelki lęk, wypali wszelki strach, Panie, przyjdź z Twoją radością, niech wszelka szata smutku odejdzie. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Panie, wylej Twojego Ducha, Ducha radości, Ducha obfitości, Panie, Ducha zwycięstwa. Niech wszelki smutek i lęk odchodzą z Twojego życia w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam pełne uzdrowienie i życie w Duchu Świętym dla Ciebie. Proszę Ciebie, Panie, byś teraz przytulił każdą osobę, która mnie słucha, byś wlał nową nadzieję, nową odwagę, Panie. Ja wierzę, że Bóg uzdrawia czyjś lęk teraz przed nową pracą. Wierzę, że Bóg dzisiaj uzdrawia lęki mamy, która się martwi o swoje dzieci. Także przyjmij to dzisiaj i idź do przodu. Oddaj swoje lęki, obawy Bogu, który jest potężny i który,
który naprawdę wie, co robić i jak działać w Twoim życiu i naprawdę nie chcę, żebyś żył w strachu, ale żebyś żyła w obfitości. Także pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dajcie proszę znać, jeśli te modlitwy i te odcinki Wam pomagają. Proszę Was też o subskrypcję tutaj na dole i posyłanie dalej tych filmików tym, którzy być może żyją dzisiaj w lęku, którzy gdzieś tam może żyją w strachu. I pamiętajcie, że Słowo mówi, że nic nie jest w stanie odłączyć Ciebie od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Ani choroba, ani lęk, ani cokolwiek, ani zwierzchności. Nic nie jest w stanie odłączyć Ciebie od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. I tego Ci dzisiaj życzę. Błogosławię i życzę Ci też pięknego dnia. Jeśli chciałabyś zostać moim patronem na Patronite, to na dole są również instrukcje, jak to zrobić. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa, pa!